Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że ja na misję nie chciałam jechać i to myślę, że jest najważniejsze. Ja się broniłam przed tym rękami i nogami. Pomyślałam, no w sumie trochę czasu mam, byłam wtedy na chyba czwartym roku studiów, to zrobię coś dla misji, ale tutaj w Polsce. I broń Panie Boże, nie będę się nigdzie ruszać. Dostałam po kilku miesiącach mojej obecności i zaangażowania w wolontariacie propozycję wyjazdu na misję. Powodów, dla których nie powinnam jechać na misję i dlaczego nie mogę. Główny powód był taki, że uważałam, że się po prostu do tego zupełnie nie nadaję i że nie mam żadnych takich, nie wiem, zdolności, umiejętności, talentów, którymi bym się tam mogła podzielić, że nie jestem na to gotowa, miałam bardzo małą taką wiarę w siebie. No a ludzie wokół zbijali po kolei te argumenty i okazało się, że koniec końców ja tych argumentów mocnych nie mam. I stwierdziłam, no dobra, Panie Boże, jak chcesz, no to bądź wola Twoja, no to pojadę na tę misję. Aby żyć, czy chcesz tam, jedyna droga, wąska ścieżka. Chociaż tak naprawdę do końca, do momentu wyjazdu miałam bardzo duże wątpliwości, czy ja rzeczywiście powinnam. I bardzo się tego wyjazdu właśnie pod tym kątem bałam, że ja jakoś zawiodę, że sobie nie poradzę i że nic tam też nie zostawię po sobie, nic tam nie dam. Wtedy pamiętam, że mieliśmy rozdanie krzyży misyjnych, jeszcze wtedy w bardzo takim kameralnym klimacie, malutko ludzi. I pamiętam, że ksiądz Adam miał wtedy kazanie i mówił o świętym Pawle i mówił właśnie o jego takich niedoskonałościach i o tym, jak musiał sobie radzić ze swoimi ludzkimi słabościami, a mimo tego Pan Bóg go posyłał. I posyłał go na misję, i to bardzo konkretne misje, i ogromną misję mu powierzył. No i ja pamiętam, że tak czułam, że te słowa bardzo, bardzo mówią wtedy do mnie i bardzo odpowiadają na te moje wątpliwości. I mam takie głębokie przekonanie, że Pan Bóg wysyła nas tam, gdzie trzeba, w tym momencie, kiedy trzeba. Ja mam wrażenie, że większość mojego dnia polegała na tym, że dzieci przychodziły do mnie, zajmowałam się tam akurat przedszkolakami, więc przyłaziły i Anti, czyli ciociu, chodź ze mną do toalety, ja chcę iść do łazienki. I tak było po prostu kursowanie i robienie kilometrów do tej łazienki. Potem Anti, ja chcę wody, no to się nalewało wody. Potem ja chcę jeść, no to coś tam się do jedzenia sadzało, żeby nie rozwaliło za dużo ryżu na dywanie, to trzeba było 15 razy przestawiać, żeby siadło na podłodze, a nie na dywanie. To była tak naprawdę ta codzienność. To trzeba było robić z uśmiechem i z cierpliwością. Cierpliwość to jest coś, co tam też dostałam. Bardzo wiedziałam przed wyjazdem jeszcze, że mam problem z moją cierpliwością i bardzo się tego bałam, że z tym sobie nie poradzę, że na te dzieci zacznę krzyczeć, że mnie zaczną denerwować. I tak na początku rzeczywiście było. Było kilka takich sytuacji, że ja czułam, że tak mnie wyprowadziły z równowagi, że ja po prostu wychodzę z siebie, prawda? Przestaję się trochę kontrolować i na przykład za głośno krzyknę i źle się z tym czuję. No i wtedy rzeczywiście modliłam się, a też prosiłam wcześniej ludzi w Polsce przed wyjazdem o modlitwę właśnie o cierpliwość dla mnie. I pewnego dnia w moim dzienniku zapisałam, że dziś był taki dzień, że ani raz nie straciłam cierpliwości. Nie to, że nie krzyknęłam w ogóle na dzieci, no bo wiadomo, czasem trzeba, ale nie było właśnie tego stracenia kontroli nad sobą. I to jest ciekawe, że ja od momentu, kiedy to w tym moim dzienniku zapisałam, do samego końca mojego pobytu ani raz to się nie zdarzyło. To znaczy już ta cierpliwość po prostu była i to nie było coś, co ja wypracowałam, to było coś, co ja dostałam. Może dzieci to dostały, nie tyle ja. Będąc w Nigerii jakby mieszkałyśmy na placówce salezjańskiej, przy wspólnocie salezjańskiej, która miała swój rytm dnia. Poranne modlitwy, msza święta i wieczorem też cała seria, że tak powiem, ustalona. Myśmy tam pomagały przy organizacji takiego obozu dla dzieci i młodzieży. Ten obóz trwał przez 4 tygodnie, potem się skończył i miałyśmy jeszcze kilka dni na to, żeby odpocząć. Miałyśmy jechać jeszcze do innej miejscowości, sobie tam zobaczyć, jak wygląda inna placówka. No i ja miałam troszkę wcześniej z tej Nigerii wylecieć, więc wsiedliśmy w samochód, ja miałam tam jechać do tej innej miejscowości i stamtąd prosto później dostać się na lotnisko. I okazało się, że jak tam wyjechaliśmy, ja już byłam oczywiście wszystko spakowana, prawda, nic po sobie nie zostawiałam, wszystko tam w miarę podopinane. Wsiedliśmy do auta, jedziemy pół godziny, okazało się, że samochód się zepsuł. No i nasz kierowca stwierdził przezornie, że on nie zdecyduje się jechać dalej, mimo że do jakiegoś tam mechanika podjechaliśmy. No i że wracamy, nie jedziemy nigdzie. I wtedy w zasadzie wszyscy stwierdziliśmy, aha, no dobra, no nie jedziemy, to nie jedziemy. I ja naprawdę będę całe życie moje powtarzać, że to Pan Bóg nam zepsuł wtedy ten samochód, bo tak jak przez cały miesiąc ja nie widziałam, żeby się działo cokolwiek specjalnego, tak wtedy to jedno popołudnie, kiedy nie wyjechaliśmy, tylko zostaliśmy na placówce, to było po prostu najpiękniejsze popołudnie w Nigerii, bo był to czas, kiedy już wszystko mieliśmy zrobione, i można było po prostu sobie siedzieć i się cieszyć tym, co jest. Wyszliśmy sobie na spacer, udało mi się zrobić zdjęcia, których nie udało mi się zrobić wcześniej, bo nie było czasu, nie było gdzie, nie było kiedy. Wyszliśmy na dach naszej placówki, w takie miejsce, gdzie ponoć nikt nigdy jeszcze nie wychodził. I był najpiękniejszy zachód słońca w Nigerii, jakie oglądałam. Co ciekawe, zrobiłam parę zdjęć tego zachodu słońca, dobrych. I co? I mogłam po prostu patrzeć na końcówkę tego zachodu słońca. Po prostu tak siedziałam i miałam wrażenie, że to jest takie wielkie dziękuję od Pana Boga za ten czas, który był wcześniej. Więc myślę, że to będzie coś, co będę pamiętać. Misje właśnie po to, myślę, trochę są, żeby też przemienić nas. To jest taki banał, który ja zawsze powtarzam, że jak człowiek wyjeżdża na misję, to chce dawać, ale sam zawsze otrzyma po prostu 1000-kroć więcej niż sam dał. I ja wiem, że to jest banał, ale to jest bardzo ważny banał. Wyzbycie się tutaj takiego egoizmu sprawia i zaufanie Panu Bogu sprawia, że On wie, gdzie posłać i do kogo z takimi zdolnościami i z taką sytuacją, jaką ja w danym momencie mam. On wie, czym ja się mogę podzielić i gdzie najlepiej będzie się właśnie tym podzielić. I gdzie też on będzie chciał mi coś dać. Brat Paolo, Salezjanin, który opiekował się nami właśnie w Ibadanie, był tam naszym przełożonym, raz podczas słówka wieczornego powiedział coś takiego, że jeśli to doświadczenie tego wyjazdu do Nigerii nas nie zmieni, to wszystko jest bez sensu. Choćbyśmy nie wiem ile dzieci tutaj nauczyły nie wiadomo czego i jakby to na zewnątrz wyglądało, jeśli to doświadczenie nie przemieni nas wewnętrznie, każdego z nas osobiście, to nie warto było tu przyjeżdżać. Boję się i bałam się zawsze takiego sformułowania, żeby misję reklamować, promować, jakoś bardzo przyciągać nowych wolontariuszy, bo czuję, że to powinno wynikać z ludzi. My jesteśmy po to, żeby misją służyć tam, gdzie jesteśmy w danym momencie. Ja często wolontariuszom powtarzałam, że żeby jedna osoba mogła pracować na misjach, to tutaj w Polsce musi pracować 30. Żeby były na to fundusze, żeby otoczyć te osoby modlitwą. Po to są potrzebni ludzie tutaj na miejscu. Salezjański Wolontariat Misyjny jest miejscem, w którym naprawdę można odkryć to, co Pan Bóg do nas mówi i za tym pójść. Nie trzeba od razu na misję wyjeżdżać, ale naprawdę warto przyjść chociaż na jedno spotkanie wolontariuszy. Czy poniedziałkowe tutaj w Krakowie, czy w inne dni w naszych oddziałach, czy na spotkanie weekendowe. Warto się dopytać, o co chodzi z tymi misjami i co można zrobić przede wszystkim tutaj na miejscu w Polsce. Bo jeśli my nie zrobimy tego drobnego pierwszego kroku, to jak Pan Bóg coś może z nami zrobić? Żyć, aby kochać, kochać, aby żyć, ty chcesz tak, jedyna droga,